najpiękniejszym. I zasłuchania, i zaśpiewania, i ktoś przywoził. Bardzo różnie. I z nut też. A tego typu rzeczy, pewnie kiedy zacząłeś? Bo jako chorał to od dziś 18 lat mówiłeś, tak? No, chorał to w 96 roku, zacząłem w styczniu 96. A wcześniej już tego typu rzeczy śpiewałeś? Nie, też, czy? Pieśni nie, też nie. Nie, to gdzieś się zorientowałem w ciągu, nie wiem, no ten chorał mnie strasznie walnął wtedy. I po jakimś czasie się zorientowałem, że niektóre z pieśni, które się śpiewa, są niezwykle podobne właśnie w budowie do chorału. Właśnie ta budowa modalna, prawda? Tak samo te same szczebelki melodii, które idą. Zacząłem się temu przyglądać, wiesz, to jest super na przykład. A czemu to, wiesz, tak bierze, a to jest jakieś takie kiepskie, nie? No właśnie tego Siedleckiego, co kupiłeś, to ja sobie wziąłem tego Siedleckiego, kiedyś mieliśmy jakiś wyjazd jeszcze od Dominikanów tam z duszpasterstwa, czy to już było po prostu może muzyczne i tak jechaliśmy, było dużo czasu gdzieś w pociągu, sobie siedziałem i po kolei wszystkie pieśni prześpiewywałem sobie, dawałem plus albo minus, nie? I w pewnym momencie się zorientowałem, że wszystkie te pieśni, które są podpisane, kto jest kompozytorem, były z minusem, nie? Czyli po prostu jak ktoś to tworzył i chciał się pokazać, ja tu napisałem taką melodię, pokazać innym, patrzcie jakim jestem kompozytorem, jaką melodię wymyśliłem, nie? To one są słabe. No bo to jest już ta twórczość taka tonalna, nie? Czyli w tej tonacji dur-mol zrobiona, tam czasem jest oczywiście to dur, to nagle mol i to takie zaskoczenie ma być, nie? To jest niesamowite. Tak naprawdę to jest słabe. Taka twórczość z drugiej połowy XIX wieku, z XX właśnie. Kiedy się pojawia autor, a kiedy nie ma, jest nieznajomy, albo napisany gdzieś tam pieśń z któregoś wieku, albo jest tam z jakichś śpiewników Mioduszewski czy coś, to wow, po prostu taka melodia, nie? I no właśnie, i potem też gdzieś tam, wiesz, po nicy do kłębka, albo tu się coś przeczytało, tam się coś przeczytało, nie? Ustawodawstwo kościoła dotyczące muzyki też mówi, że pieśń tym bardziej jest święta, im bardziej jest zbliżona do chorału. Faktycznie coś takiego też jest, nie? Można śpiewać jakieś pieśni takie, które właściwie są o niczym, albo mają nawet ładny tekst, ale melodię taką, że to nie niesie tego tekstu, a jest taka melodia, że po prostu wow. Kurczę, właśnie się zastanawiam trochę nad też powodami, wiesz, jakby popularyzowania tych pieśni, które łatwo zaśpiewać. Być może intencją, wiesz, kiedyś było tak, że no, te pieśni są skomplikowane, to nie są łatwe pieśni, żeby je śpiewać, nie? I jak stwierdzą, że wprowadzimy takie pieśni typu, wiesz, CDA i to, wiesz, typu gitarowego, to wszyscy nagle zaczną śpiewać, tak? CADG, nie? Ale wiesz, to jest dla nas trudne, a dla tamtych ludzi takie mam wrażenie. To jest naturalnie dość. To nie było trudne. Wydaje mi się, że najpierw wycięli te przez organy, przez mikrofon, wycięli te pieśni, w tą pustkę wrzucili coś prostego. No ludzie i tak nie śpiewali. Potem, no muzyka światowa wdarła się do kościoła. Ona po prostu jest prostsza, nie? Z opery, z operetki, nie? Takie jakieś melodie, nie? No ile tang jest, ale, nie? W muzyce kościelnej nagle się wzięło gdzieś w XX wieku. To Struk właśnie też, jak ostatnio mieliśmy warsztaty, też trochę pamiętał na przykład Serdeczna Matko chyba coś mówił. Nie, Serdeczna, tak? Nie, bo chyba inna piosenka była, tak? Chciałem piosenkę. Tak, ale strasznie to sparodiował. Serdeczna Matko, to mi jutro śpiewa. Chciałam się płakać. No, ale to jest prawda, niestety. Natomiast coś w tym musi... Madonna. Madonna, tak. Że to jest z Pragi, jest melodia. No, tak. Ale ten... coś w tym jest, bo na przykład... Nie przyznawałem się, że gram na gitarze elektrycznej, nie? I na przykład, wiesz, ja grałem w stylu takim kiedyś bardzo, bardzo mocnym i na przykład nie jestem osłuchany w bluesie, nie? I na przykład ja, tak powiem kolokwialnie, bluesa nie czuję, po prostu trudno mi się śpiewać. Wydaje mi się, że dla tych ludzi to dlatego jest proste, bo jak oni są osłuchani jakby z tą muzyką na sto, to jakby... Z tą estetyką, nie? Z tą estetyką, to nie. Dla nich jest to jakby proste załapać bardzo szybko. Albo dla nich albo z drugiej strony ktoś wymyślił, że przyciągnie ludzi, albo zachęci do śpiewania, jak da im właśnie takie melodie, takie fajne, które mi się ludziom podobały, bo są takie swojskie. Dokładnie. To działa, no niestety zabójcze, bo działa zupełnie inaczej. Bo to wzięli marketingiem zamiast tradycją, historią po prostu. I to ma krótkie nogi, marketing ma krótkie nogi po prostu. No to jest taki... A Adam Struk mówił o tym, że my nigdy nie poczujemy tego bluesa, choć będziemy się bardzo starać, nie?
no. Ponieważ jedyne co możemy powiedzieć. Chyba, że górnicy, bo górnicy. Znaczy to jest fakt, on chyba o jazzie wtedy mówił. No dobrze, no, bo... to znasz tą pieśń, przystąpcie bliżej. No, w sumie blues to też jest czarna muzyka, nie? O, jest super naprawdę. Nie. Ale to na tej zasadzie, że ktoś z zagranicy nie poczuje polskiej ludowej. Ja słyszałam Ukraińców, którzy śpiewali polską ludową i to było przezabawne po prostu. Tak? Było słychać, że to jest inna tradycja, przełożone strasznie się starają i słuch jest w porządku i wszystko, i melodia tak jak trzeba. Zupełnie inna muzyka, zupełnie co innego. Ale jest ciekawe. Ale jak chcesz, to możemy zaśpiewać. Tylko ja nie kojarzę. Może kojarzę, ale... Która to strona? Siódma, chyba żebyś pokazał jeszcze Już wychodzi Jezus. To Już wychodzi Jezus bardzo chętnie. To jest super, bo ja to znam. Już wychodzi Jezus. Pierwsza. Nagrywamy to, tak? Proszę tak. Dobrze. Nie, jeszcze tu. Już wychodzi Jezus z domu, to jest pieśń, którą poznałem w Jarosławiu. To ostatnio przypominaliśmy sobie właśnie tę sytuację. Było coś takiego w którymś Jarosławiu, 2002, może trzeci rok. Była taka sytuacja, że miał przyjechać zespół z Niemiec imieniem Taurus, który osobiście uważałem za słaby zespół, jakiś niezbyt warty słuchania. Ale nagle okazało się, że w Niemczech powstała powódź, która uniemożliwiła zespołowi Taurus przyjazd do Jarosławia. I na szybko zorganizował Marcin, a może Marcin Szczeciński, a może już Maciek Kaziński, bo nie wiem, kto jest wtedy jeszcze był dyrektorem, mam jakoś tam współpracy, ale zorganizowali na szybko występ kapeli Brodów, czy tam raczej wtedy to zespół się nazywał Dla Róży, jeśli dobrze pamiętam, tam była jakaś sytuacja, zbierali jakieś pieniądze na jakieś dziecko, chyba Róże. W każdym razie zespół, który się składał z Janusza Prusinowskiego, Adama Struga, Ani i Witka Brodów, nie pamiętam kto tam jeszcze, bo chyba z 5 osób, ale po prostu to był taki koncert, że i koncert w ogóle w bardzo dziwnym miejscu, bo w kinie w Jarosławiu. Tam takie kino, teatr, taki sala była, zresztą w tej sali wcześniej śpiewał pierwszy kantor z góry Atos na przykład w kinie. Wyobrażasz sobie, oni w ogóle nie wyjeżdżają za Atos, ale zaprosili go, i on przyjechał i był koncert poświęcony pamięci Konstantynowego Pirfilisa, takiego legendarnego wcześniejszego kantora, któremu... No, był w każdym razie i wystąpił w tym kinie. I teraz przyjeżdża taka, nie przyjeżdża Taurus i nagle przyjeżdża właśnie ta ekipa, która śpiewa właśnie takie te ludowe rzeczy. Po prostu to był taki koncert niesamowity, zrobiony ad hoc, w warunkach w ogóle katastrofalnych. Że no naprawdę to było ogromne przeżycie i wszyscy do dziś pamiętają niesamowite przeżycie, które wtedy było dzięki tym kilku osobom, które weszły i po prostu zaśpiewały. To było kilka takich po prostu rzeczy. Śpiewali wtedy na przykład jedną z tych wersji, cośmy tutaj też śpiewali, Cokolwiek w świecie jest wszystko marność, a Już wychodzi Jezus z domu, zaśpiewali też wtedy i też wtedy poznałem tę pieśń i to było jakoś tak, że stanęli sobie na schodach, gdzieś tam z boku w ogóle, Janusz Prusinowski z Adamem Strugiem i wzięli po prostu i zaśpiewali to tak, że wszyscy siedzieli z zatrzymanym oddechem i wielkimi oczami. Coś niewiarygodnego. A melodia idzie tak. Już wychodzi Jezus z domu. A strona pierwsza. Kajfasza kapłana. I nie tajno jest nikomu. Co za męka dla Pana. Ach, mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony. To śpiewajmy. Dowoli się napastwili przez noc całą w piwnicy, gdy nań plując ciężko leżyli w tej srodliwej ciemności.
Ach mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony, by do słupa przywiązany, ach nasz Zbawiciel drogi, zbity, skuty i uplwany, o jak cierpiał ból srogi. Ach mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony, przez całą noc godręczono przy słupie stojące, ci męczono z bólu stękającego. Ach mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony, wyprowadzają na oczy Jezusa kochanego i każdy wbrew kłamstwo toczy na Baranka cichego. Ach mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony, nazywają czarownikiem i zwodzicielem luda, iż jest świata buntownikiem, nie zważając na cuda. Ach mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony, już godnym śmierci być sądzą, krew na siebie biorą jego. Wraz wszyscy niezmiernie błądzą, że tak gnębią świętego. Ach mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony, idzie Jezus osądzony od żydostwa złośliwie. Popychają z każdej strony i prowadzą ze żywie. Ach mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony, do Heroda go
odsyła, Piłat niesprawiedliwy. I pozdrowie nie przesyła, by król sądził zdradliwy. Ach, mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony, a król Herod się pocieszył, gdy Jezusa zobaczył. Aby cud czynić raczył. Ach, mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony. Nic nie mówi Jezus w domu króla Galilejskiego i nie chce w oczach nikomu pokazać cudu swego. Natrząsa się król złośliwy z cierpiącego Jezusa. Nędznik tenże niegodziwy lekceważy Chrystusa. Ach, mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony. Tak od króla był wyśmiany na ratusz odesłany. Białe szarłaty przybrany na pośmiech wszystkim dany. Ach, mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony. Cierpiał Jezus tak okrutnie za nasze nieprawości i szedł drogą bardzo smutnie, zważając ludzkie złości. Ach, mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony. Wielka Twoja była męka pod krzyżem twojej drodze. Gdy wściekłość żydowska nęka i dokucza ci w srodze. Amen.
życia tego. O, jak wielce zdradliwa. Trzeba trzymać się dobrego, aby była szczęśliwa. Tak mój Jezus zmęczony wstąpić chcemy, abyśmy domierzyli tej mety, której pragniemy i z Tobą wiecznie żyli. Zmęczony.